Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Witam Was w kolejnym filmie z serii Stay Creative with iSpot i wiem, że to ujęcie, które widzicie teraz, nie jest idealne. Ale właśnie jak zrobić dobre ujęcie przy nagrywaniu siebie, pokażę Wam właśnie w tym filmie. Będę tutaj głównie korzystał z iPhone'a 11. I teraz tą scenę, którą tutaj widzicie, to jest tak naprawdę nasze takie pomieszczenie biurowe, uniwersalne do różnego rodzaju nagrań, ale u góry widzimy takie światło, które jest żółte, nieprzyjemne. Za oknami mamy dzisiaj bardzo brzydki dzień, więc nie będziemy korzystać w ogóle ze światła naturalnego, ale właśnie chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób poustawiać różnego rodzaju światła, i bardziej, i mniej zaawansowane, tak żeby ten efekt, kiedy będziecie nagrywać siebie przy użyciu Waszego iPhone'a, był naprawdę dobry. Widzimy się za sekundę. Żeby już to brzydkie światło nam zniknęło, pokażę Wam, jak można oświetlić siebie, tak żebyśmy wyglądali po prostu dobrze. Na pewno zapominamy właśnie o takim żółtym, nieprzyjemnym na nagraniach świetle. Będziemy musieli zapalić inne światło. Więc podejdę teraz do moich włączników, wyłączników. Tutaj zobaczycie dużo lamp. Tą lampą oświetlam siebie podczas nagrań takich, no już konkretnie aparatem, troszeczkę bardziej zaawansowanych. Przy użyciu tej lampy też nagrywamy kursy. Natomiast to jest lampa już bardziej profesjonalna. Pokażę Wam troszeczkę mniej zaawansowane rozwiązania. Przede wszystkim coś takiego jak to. To jest lampa, za którą płacimy nie więcej niż 300 zł razem ze statywem, parasolem i samą żarówką. Ona daje temperaturę barwową 5500 kelwinów, czyli ta temperatura jest zbliżona do światła dziennego. Co prawda, kiedy będziemy siedzieć tylko i wyłącznie przy tym oświetleniu, ta temperatura barwowa powoduje, że wydaje nam się, że to światło jest niebieskawe, ale ono jest białe, więc ono świetnie będzie nadawało się właśnie do tego typu nagrań. Ale przy tego typu nagraniach trzeba pamiętać o tym, że coś musi się dziać w tle. Ja mam tutaj kilka różnych rozwiązań, które będę Wam pokazywał. Pierwszym takim rozwiązaniem są neony. Już pokazuję, jak one wyglądają. Zrobiłem sobie tutaj taką ścianę neonową i tak naprawdę to jest nic innego jak po prostu zwykła świetlówka za 10 zł z filtrem barwnym. Można kupić takie filtry na świetlówki i dzięki temu to uzupełnienie w tle będzie naprawdę fajne. Ale też z drugiej strony wiem, że pewnie jeśli nie nagrywacie czegoś zbyt często, to nie będziecie chcieli sobie robić takiej neonowej ściany. Oczywiście możemy sobie zrobić takiego jednego neona, dwa neony, one też będą wyglądały ciekawie, ale coś w tle dziać się musi. I tutaj z pomocą może też przyjść taka lampka. To jest zwykła lampka kupiona w jakimś sklepie sieciowym. Do tego żarówka, która świeci dość słabo. Ona mogłaby świecić mocniej, ale żeby pokazać Wam jeszcze więcej rozwiązań, mam tutaj taką lampkę RGB, którą mogę właśnie włączyć. I ona teraz świeci podobną temperaturą barwową, czyli takim bardzo ciepłym światłem, jak ta żarówka tutaj z tyłu. I kiedy ja ją umieszczę tutaj i wtedy zgaszę neony, bo zakładam, że nie będziemy używać jednego i drugiego naraz, to kiedy będę siedział tutaj już na moim miejscu, będę oświetlony tym białym światłem, a w tle będę miał ciekawy, ciepły klimat. Z czego Wy będziecie korzystać? To już tak naprawdę zależy od Was, ale pamiętajcie o tym, żeby oświetlać siebie białym światłem. Tak jak ja teraz tu usiądę, myślę, że będzie wyglądało to całkiem nieźle. Oczywiście pokażę Wam to jeszcze na samym iPhone'ie, jak to będzie wyglądało. Natomiast teraz najważniejsze jest to, żebyśmy sobie ustawili światło. Więc teraz mamy to ustawienie: biała lampa z parasolem plus ciepłe światło za mną i mam nadzieję, że wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście to zależy tylko i wyłącznie od Was, z jakiego oświetlenia skorzystacie. Możecie kupić różnego rodzaju jeszcze figurki neonowe, ale pamiętajcie o tym, że bez światła w tle na pewno się nie obejdzie. Teraz zobaczmy, co trzeba poustawiać w iPhone'ie, żeby wyglądało to ok. Teraz zobaczmy, co ustawić w samym iPhone'ie. Oczywiście ja go później przełożę tak, żeby nagrywał mnie, natomiast tu będzie mi wygodniej pokazać
o co chodzi. Oczywiście włączamy tryb wideo. Spójrzmy w górną prawą część ekranu. Mam tutaj wypisane HD 30. To jest nic innego jak rozdzielczość Full HD i 30 klatek na sekundę. Polecam właśnie używać albo 24, albo 30 klatek na sekundę, raczej nie więcej w momencie, kiedy wy będziecie mówić do waszego aparatu, z tego względu, że dzięki temu aparat będzie łapał więcej światła, bo będzie mógł wykorzystać dłuższy czas naświetlania każdej pojedynczej klatki. Ja oczywiście mogę klikać tutaj właśnie na to HD 30, HD 60, czy też 4K, czy też HD, więc mamy tutaj możliwość zmiany zarówno klatkarzu, jak i rozdzielczości. Jeśli wrzucacie te filmy na YouTube'a czy na Facebooka, raczej niekoniecznie musicie je wrzucać w rozdzielczości 4K, to też będzie więcej zajmowało miejsca na waszym telefonie i też takie filmy podczas edycji będą troszeczkę wymagały mocniejszych podzespołów, jeśli będziecie edytować to na komputerze. Oczywiście wszystko zależy od was, ale pamiętajcie, że to 4K nie zawsze jest koniecznością. Dodatkowo ja zawsze mam wyświetloną siatkę, tak żeby móc łatwiej skadrować. I jedna ważna rzecz, będziemy przytrzymywać dłużej na ekranie tam, gdzie będzie znajdować się nasza głowa, do momentu, kiedy pojawi się blokada AE, AF. Chodzi o to, żeby nie skakała nam ekspozycja i żeby autofokus nie szukał tej ostrości. Kiedy złapiemy tę ostrość i ekspozycję w tym konkretnym, jednym, dobrym miejscu, to przez całe nagranie będzie jak najbardziej w porządku. To jest nasza aplikacja systemowa. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej aplikacji, którą też możecie wykorzystać. Drugą aplikacją, którą będę chciał wam pokazać, jest Filmic Pro. Ona będzie odpalona na innym iPhone'ie, ale nie jest darmowa, można tam jeszcze dokupować różne rzeczy w aplikacji, natomiast to jest chyba najbardziej uznana przez filmowców aplikacja, którą znajdziecie w App Store. Jest bardziej zaawansowana, według mnie do takiego zwykłego nagrywania siebie może być nawet trochę zbyt zaawansowana, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby wam jej nie pokazać. Ona umożliwia sterowanie mnóstwem elementów manualnie. Przede wszystkim zerknijmy sobie na te trzy koła w lewym dolnym rogu. No i tutaj mamy możliwość zablokowania balansu bieli, czyli mamy różne predefiniowane ustawienia, automatyczny balans bieli, czy też nasze właśnie ustawienie A, B, takie, żeby idealnie na przykład dopasować się do tego koloru światła, który mamy tutaj. Dodatkowo mamy profile kolorystyczne i właściwie wszyscy filmowcy, tacy bardziej zaawansowani, korzystają z tak zwanego loga. To jest zapis, który jest bardzo, bardzo płaski, to znaczy to nagranie będzie pozbawione kolorów, kontrastu, ale z drugiej strony podczas postprodukcji takiego materiału pozwoli wyciągnąć zdecydowanie więcej. To jeśli będziecie bardziej interesowali się tym filmowaniem, natomiast do takiego zwykłego nagrywania siebie, myślę, że nie będzie miało to aż tak dużego sensu. Mamy również możliwość podbijania chociażby nasycenia i tak dalej, powłączania różnych na przykład widoku czarno-biały, widok zebry, tego typu rzeczy, jak również mamy możliwość ustawienia ekspozycji manualnie. Ekspozycję manualnie ustawiamy wybierając takie to kółko na dole i następnie mamy po lewej możliwość sterowania czasem naświetlania, u góry pokazuje nam się ISO, jak również fokusem, czyli ręcznie możemy ostrością, jak również zoomem, natomiast raczej zoomu bym tutaj nie używał, tak żeby nie wykorzystywać tego zoomu cyfrowego, który mógłby obniżyć jakość naszego nagrania. Oczywiście mamy również ustawienia rozdzielczości, klatkarzu, tego jest tu naprawdę, naprawdę mnóstwo. Natomiast myślę, że my skupimy się na tej systemowej aplikacji w naszym iPhone 11. Do zobaczenia za chwilę. Kiedy zamierzacie nagrywać siebie, zdecydowanie warto nagrywać siebie tylnymi kamerami. One zawsze są lepsze niż ta kamera przednia. Mimo, że ta kamera przednia już jest naprawdę bardzo w porządku, o tyle z tych kamer z tyłu uzyskacie po prostu lepszą jakość. Minusem tego rozwiązania jest to, że kiedy będziecie ustawiać kadr, nie będziecie widzieli siebie. Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim możecie ustawić lusterko chociażby za ekranem, chociaż jest to dość chałupnicza metoda, ale dobrą metodą jest w momencie, kiedy macie komputer, Maca najlepiej i mamy tutaj QuickTime, to jest systemowa aplikacja i możemy sklonować to, co widzimy na telefonie, na nasz komputer. Jak to zrobić? Trzeba się troszeczkę nad tym nasiedzieć, ponieważ dobrze ekran obraca się w momencie, kiedy wejdziemy w robienie zdjęć
czy filmowanie z wiadomości. Czyli ja teraz przeszedłem przez wiadomości, tu włączyłem nagrywanie, tu włączyłem nagrywanie filmu. Znaczy ono się jeszcze nie nagrywa, ale jest włączony ten ekran. Następnie przechodzimy do QuickTime'a, nowe nagranie filmowe. I w nowym nagraniu filmowym zobaczymy przede wszystkim siebie. W tym momencie normalnie została włączona kamera internetowa w moim laptopie. Natomiast mamy tutaj możliwość wyboru innej kamery. Kiedy klikniemy obok przycisku nagrywania, wybieramy iPhone i teraz sklonował nam się ekran. I jak widzicie, mamy tutaj sklonowane po prostu ekran naszego telefonu. Zresztą tak jak widzicie, tutaj jest delikatne opóźnienie, ale chodzi o to, że w tym momencie ja mogę widzieć siebie i mogę dokładnie skadrować właśnie siebie. Czyli na początku ustawiam sobie kadr chociażby w ten sposób, a następnie odłączam się od komputera, ale mam kadr już ustawiony i mogę siebie nagrywać. Druga opcja, bardzo prosta, o ile macie, podłączacie się do Apple TV, klonujecie swój ekran z iPhone'a na Apple TV, patrzycie jak wygląda kadr, a trzecią opcję zaraz Wam pokażę, jak będzie to wyglądało. Wykorzystam tę lampę, która jest tutaj, po prostu ona posłuży mi za modela, na którym ustawię sobie kadr. Do zobaczenia za chwilę. Ostatnim sposobem i chyba takim najprostszym, najmniej wymagającym różnego rodzaju podłączania jest znalezienie czegoś o podobnej wysokości do Was. Ja akurat wykorzystam moją lampę, która stała tutaj po prostu obok. Może to być wieszak na ubrania, cokolwiek co znajdziecie, co może być właśnie podobnej wysokości, kiedy Wy będziecie ustawieni. Ja będę tutaj siedział przy tym stole, więc ustawiłem sobie ten statyw na taką wysokość i w tym miejscu, gdzie rzeczywiście ja usiądę, kiedy już włączę nagrywanie. Teraz przejdę sobie po prostu na drugą stronę, włączę aparat, włączę nagrywanie, znaczy włączę tryb nagrywania wideo, następnie wepnę aparat do statywu i teraz dobiorę kadr tak, żeby on mi się tutaj podobał. Następnie przytrzymam dłużej palcem na tej lampie, którą ja zastąpię za moment. I następnie włączam nagrywanie. Dzięki temu, że zablokowałem ekspozycję autofokus, on jakby te dwie wartości będą stałe. To znaczy za każdy aparat nie będzie szukał gdzieś tej ostrości, nie będzie zmieniał samej jasności. No i generalnie wszystko będzie wyglądało, mam nadzieję, jak najbardziej w porządku. Następnie siadam tutaj, gdzie była ta lampa. No i mogę Wam w tym momencie poopowiadać o różnych ciekawych rzeczach związanych z fotografią. Jeszcze jedna rzecz. Trzeba byłoby zadbać o dźwięk, ponieważ im bliżej nasze usta będą mikrofonu, tym lepszy będzie dźwięk. Zaraz zobaczycie, jak wygląda to z wbudowanym mikrofonem, jak również z zewnętrznym, podłączonym właśnie przez taką przejściówkę. Do zobaczenia za chwilę. Musicie zadbać jeszcze o audio. Im bliżej nasze usta mikrofonu, tym lepiej. Więc jeśli będziecie siedzieć w pustym pomieszczeniu, dość daleko od waszego smartfona, ten dźwięk może nie być krystalicznie czysty. Dlatego warto pomyśleć o dołączeniu mikrofonu krawatowego. Ja akurat korzystam z mikrofonu krawatowego, który ma dość krótki przewód, natomiast normalnie to audio jest wysyłane do aparatu bezprzewodowo, no ale w związku z tym, że jest to bardziej zaawansowany taki setup, nie będę tutaj w to jakoś bardzo głęboko wchodził. Ale żeby ten dźwięk był naprawdę świetny, co zaraz Wam pokażemy, po prostu podłączamy końcówkę, którą mamy z naszego mikrofonu krawatowego, ja mam go przypiętego tutaj, do naszego złącza Lightning to Jack. Ważne jest, żeby to była końcówka, na której znajdziecie trzy takie czarne paseczki. To znaczy ona ma wtedy więcej złączy niż taka końcówka, która ma dwa takie paseczki, tak najprościej mówiąc, ponieważ taka po prostu nie zadziała z waszym smartfonem. Generalnie, żebyście się tego nie przestraszyli, że wam coś nie działa, to jest po prostu przejściówka właśnie z tego trzypaseczkowego na ten dwupaseczkowy, tak najprościej mówiąc. No i dzięki temu ja mogę właśnie mikrofon przeznaczony do smartfona podłączyć do takiego zestawu bezprzewodowego, jak mam tutaj przy moim pasku. Jak to podłączyć? Po prostu podłączamy te dwie rzeczy ze sobą,
wpinamy się w złącze Lightning i automatycznie, kiedy iPhone wykryje, że ma sygnał z naszego mikrofonu w ten sposób, będzie korzystał właśnie z tego sygnału. Więc zaraz pokażemy Wam różnicę między wbudowanym mikrofonem, a mikrofonem, który mam tutaj właśnie przy moich ustach. Do zobaczenia za chwilę. Teraz usłyszycie różnicę między mikrofonem krawatowym, a mikrofonem wbudowanym w iPhone'a. Oczywiście te mikrofony w iPhone'ie, one są naprawdę super, ale w momencie, kiedy jesteśmy od nich dość daleko, mamy dość puste pomieszczenie, mogą złapać troszeczkę więcej echa. Więc teraz słyszycie mnie przez mikrofon krawatowy, który mam tutaj. A teraz słyszycie mnie przez mikrofon wbudowany w iPhone'a. Teraz znowu słyszycie mnie przez mikrofon krawatowy, który mam tuż obok ust. A teraz słyszycie mnie znowu przez mikrofon, który wbudowany jest w iPhone'a. Różnica, mam nadzieję, że będzie dla Was słyszalna. No i podejmiecie dobrą decyzję, jak nagrywać audio na Waszego iPhone'a podczas kręcenia Waszych vlogów. Do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, od tego wyszliśmy. Wstanę raz jeszcze, podsumujemy sobie to wszystko. Usłyszcie mnie jeszcze, jak brzmię z mikrofonu iPhone'owego. Ale teraz od razu przełączymy się na mój mikrofon krawatowy. Robimy jeszcze raz tę roszadę, więc zapalam moje światło z parasolem, białe światło, gaszę żółte światło, które oświetlało mnie, zapalam lampkę, która ma być tym takim miłym efektem w tle, plus zapalam moją lampkę efektową, która daje mi ciepłe światło. Wracam na miejsce i mam nadzieję, że wygląda to 100 razy lepiej. I właśnie w ten sposób możecie nagrywać swoje codzienne vlogi, to o czym macie do powiedzenia waszej społeczności, bo widzicie, że wygląda to 100 razy lepiej, a tak naprawdę wymaga tak mało pracy. Więc to byłoby na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Nagrywajcie, układajcie sobie też do tego jakiś scenariusz, żeby to miało oczywiście ręce i nogi, ale jak widzicie, tak małym nakładem pracy jesteśmy w stanie przygotować takie fajne, małe studio w naszym domu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!